Wydawnictwo Literackie oraz audioteka.pl przedstawiają Szczepan Twardoch. Ballada o pewnej panience. Wszystkie najważniejsze opowiadania. Ballada o pewnej panience. Czyta Maciej Sztur. Na pogrzeb mojej narzeczonej przyszedłem trochę jeszcze pijany, ale bardziej już na kacu ubrany nieodpowiednio i w znakomitym humorze. Ojciec zmarłej patrzył na mnie z podełba, bo winił mnie za jej śmierć i miał rację. Byłem tej śmierci winien. Odpowiadałem za śmierć jego kwiatuszka, światełka żywota jego, to przeze mnie to liliowo-białe ciało leży w niezasłużenie białej trumnie, to przeze mnie lakierowana biała trumna spoczywa w czarnym, przeszklonym karawanie, a konie na łbach niosą czarne pióropusze. Zawsze kochała konie. Kochała konie bardziej niż ludzi i nie mam tu przecież na myśli tylko samego siebie. Co do tego nigdy nie miałem złudzeń. Sypiała ze mną oczywiście, zwłaszcza gdy sprawiłem jej drogi i pierścionek zaręczynowy. Chadzała ze mną na fajfy i bale, lubiła pokazywać się w mieście na prawym siedzeniu mojego odkrytego biuika, ale przecież oboje wiedzieliśmy, że mimo pierścionka żadnego ślubu nie będzie. Żadnych białych sukien, wzruszonych ciotek, znudzonego klechy. Tylko owszem, bardzo udana miłość cielesna w pewnej szczególnej formie. Owszem, tańce, miłe towarzystwo, szampan i wódka, a pierścionek tylko po to, aby zawrzeć mordę ojcu, gdyby chciał przeszkadzać nam w schadzkach, oraz dlatego, że sobie tego pierścionka zażyczyła. Nie oddała go, kiedy wszystko stało się jasne, i miała go na palcu w tej białej trumnie w czarnym karawanie, i zaraz razem z nią spocznie pierścionek w gliniastym grobie. Ją zjedzą robaki, a pierścionek drogi z brylantem. Tylko się zmarnuje. Kochała więc konie, towarzystwo, pieniądze, zabawę do rana, sławnych aktorów, szampana i szczególny rodzaj miłości cielesnej. I nie kochała ludzi nikogo. Przekonany jestem, że nie kochała nawet rodziców. Trudno jej się dziwić. Ojciec, niemiecki ewangelik, surowy jak Luter, matka jemu podobna, chociaż katoliczka, dewotka, zapatrzona w proboszcza tak samo jak córka jej w kinowych aktorów. Rodzeństwa nie miała. Gdyby miała, to pewnie zagryzłaby w kołysce. Nie myślicie tylko, że czuję się przez nią skrzywdzony. Byliśmy siebie warci, ja i ona. Ema blowała pięknych aktorów na rautach, na które przyszła ze mną, emablowała ich otwarcie na moich oczach, upokarzając mnie z rozmysłem. Ja więc odpłacałem jej jak mogłem, opowiadałem o moich prawdziwych lub zmyślonych miłosnych przygodach. Śmiała się, ale miałem nadzieję, że ją te moje miłostki bolą. Po to też się za nimi uganiałem, tracąc czas, pieniądze i witalną energię. Nawet nie po to, by ją zranić, bo nie wydawało mi się to możliwe po to, by nie pozostawać jej dłużnym. Wieczór przed pogrzebem spędziłem w miłym towarzystwie moich wspólników. Było nas trzech Lewe, Krupiński i ja. Zaprosiliśmy pięć wesołych dziewcząt, których zawodowo-rozrywkowy status nie był precyzyjnie określony. Czasem brały pieniądze, czasem nie. Od nas zwykle nie, bo byliśmy na to zbyt bogaci. Nie brały, bo liczyły na coś więcej niż zapłata według cennika, nawet kiedy na trzech chłopa zapraszaliśmy ich pięć. Wszystkie były piękne, urocze, powabem należącym do zawodowych obowiązków, czyli najlepszym, godziły się bez kapryszenia na wszystko, czego od nich oczekiwano, i nie miały do siebie za grosz szacunku. My, to znaczy Lewe, Krupiński i ja, nie szanowaliśmy ani ich, ani samych siebie, szanowaliśmy jednak siebie nawzajem. Nie nazwałbym naszej relacji przyjaźnią, bo nie mam zbyt dobrego zdania o przyjaźni. To, co łączyło naszą trójkę, było czymś o wiele lepszym niż przyjaźń. Potrzebowaliśmy siebie i dawaliśmy sobie nawzajem to, czego potrzebowaliśmy w naszej skromnej kancelarii i w życiu towarzyskim. Lewe znał wszystkich stołecznych bogaczy. Jadał z nimi kolacje i lancze, woził się ich limuzynami i siadywał w ich lożach w teatrze i w operze, i to on znajdował nam klientów, bo też tylko najbogatsi mogli sobie na nas pozwolić. Krupiński, kapitan rezerwy, kawaler licznych orderów i weteran trzech ostatnich wojen z bolszewikami, zajmował się realizacją. Dodawał nam również wiarygodności tam, gdzie jego virtuti militari, krzyże walecznych, medale za kampanie krymskie, inflanckie, białoruskie i kaukaskie, wiarygodności były podstawą. Na tę okoliczność zachował oficerski mundur starego wzoru, bo przecież do marynarki tych orderów przypiąć nie sposób. Ja zaś, mówiąc najprościej, byłem całego przedsięwzięcia pomysłodawcą i organizatorem. Ja... Chłopiec z biednej, górniczej rodziny, pierwszy od pokoleń bez węglowego pyłu za paznokciami i w płucach. Kosztowało mnie wiele wysiłku, by nie pójść w ślady dziadka, ojca, braci. Pierwsze prawdziwe pieniądze, większe niż to, co robotnik może odłożyć ze swojej pensji, zdobyłem jeszcze w rodzinnym mieście. Nie była to fortuna, ale pozwoliły mi one wynieść się z ciasnego mieszkanka rodziców w wielorodzinnym domu i po raz ostatni spojrzeć na patronackie, przykopalniane osiedle z czerwonej cegły, już z okna pociągu, z biletem w jedną stronę w kieszeni pierwszego porządnego garnituru. Gimnazjum ukończyłem z wyróżnieniem. Nie zawiodłem mojego patrona, właściciela kopalni, w której pracowali mój ojciec i jego bracia, i moi bracia. Przemysłowiec nazywał się Udo Heinrich Graf von Donnersmark i ufundował dla mnie stypendium, osobiście zapoznawszy się z moją niezwykłą u górniczego dziecka inteligencją i wiedzą. Myślał może, że wyrośnie ze mnie drugi godulla? Nie wyrósł jednak. Po maturze chciałem studiować, ale mój dobroczyńca miał wobec mnie inne plany. Uważał mnie za swoją własność, jak konia, którego osobiście ujeździł, albo psa, którego sam nauczył różnych sztuczek. Brakowało mu ludzi władających trzema językami, którymi mówiono w kopalni, a zdolnych przy tym do pracy biurowej. Obiecywał mi wielką przyszłość. Popracuj tu, chłopcze, lat dwadzieścia, a zrobię cię dyrektorem tej kopalni, mawiał, szczypiąc mnie pieszczotliwie w policzek. Wierzyłem mu, był człowiekiem słownym, uczciwym i wielkiego serca. Dolą, ludu przejęty głęboko, czynił co mógł, by jej ulżyć, jeśli nie uszczuplało to jego stanu posiadania. Troska ta wynikała zarówno z jego głęboko chrześcijańskich przekonań, jak i ze strachu przed komunistycznymi agitatorami, którzy w kopalniach i hutach Donersmarka znajdowali posłuch o wiele mniejszy niż gdzie indziej. Mnie uważał słusznie za jednostkę wybitną i przekonany był także słusznie że zajdę daleko. Po maturze więc nie zgodził się na mój wyjazd na studia, dał mi za to pracę w kopalnianej kasie, gdzie zostałem jednym z urzędników odpowiedzialnych za górnicze wypłaty. Ojciec i matka pękali z dumy. Moja pierwsza pensja równała się ojcowskiej po jego dwudziestu latach ciężkiego znoju na dole. Całą, jak ojciec i bracia, oddałem matce, ta zaś wydzieliła mi skromne kieszonkowe, jak ojcu i braciom. Nie chciałem jednak pracować na kopalni. Nawet w kasie, nawet w czystym garniturze zamiast górniczych drelichów i kasków, nawet siedząc na wygodnym krześle zamiast gięcia karku na niskich przodkach. Nie chciałem wcale za 20 lat zostać dyrektorem kopalni należącej do Donersmarka. Chciałem być kimś o wiele większym niż dyrektor kopalni należącej do Donersmarka. Postanowiłem więc Donersmarka Okraść. Przyszło mi to z łatwością, bo pozostali urzędnicy pracujący w kasie nie byli zbyt lotni, zwłaszcza w porównaniu ze mną. Zanim ktokolwiek połapał się, że z miesiąca na miesiąc rośnie manko, ja byłem już za granicą, w stolicy i studiowałem prawo. Ojca i braci, Mark na pewno zwolnił za moje winy, posądzając ich o współudział w mojej zbrodni. Ubolewałem nad tym, bo egzystencja mej rodziny, nagle pozbawionej wszystkich źródeł dochodu, bez wątpienia została zagrożona. Zapewne przymierali głodem, zanim ojciec czy bracia nie znaleźli roboty gdzieś indziej. Ubolewałem więc, ale zostawiłem ten czarny świat za sobą, odciąłem tę część mego życia niczym nożem, i wiedziałem, że tam nie wrócę. Nie dzwoniłem, bo oczywiście nie mieli telefonu. Nie pisałem listów i nie słałem telegramów, chociaż mieli adres. Nie chciałem więcej oglądać moich dobrych rodziców i rzetelnych braci za moje winy skrzywdzonych przez człowieka, do którego tak naprawdę należeli. Chociaż nazywało się to, iż jedynie dlań pracują. Ich życie nie było moim życiem. Nie moją była ich nędza, czarny pył za paznokciami i dookoła oczu. Szary brud ulic patronackiego osiedla i dziwaczny język, w którym od wyjazdu za granicę nie powiedziałem już nigdy ani słowa. Zostawiłem ich z tym wszystkim. Na studiach poznałem Lewego i to od niego dowiedziałem się czegoś bardzo ważnego tego, że pilna nauka, studia, egzaminy ustne i pisemne, kolokwia i seminaria są dla ludzi głupszych od nas. My, i ja i on, jesteśmy na to za mądrzy i zbyt chciwi życia. Dzięki pieniądzom Marka, zamiast studiować, bywaliśmy w najlepszych lokalach, a w takich bywał też Krupiński i tak się poznaliśmy. Krupiński wrócił właśnie z Kaukazu, z III wojny z Rosją, gdzie służył w wywiadzie zakordonowym, kontraktując kaukaskich górali do aktów terroru daleko za wrogimi liniami. Potem przegnali go z Kaukazu radykalni emirowie. Wcześniej był na Ukrainie instruktorem, uczył wolnych Ukraińców obsługi francuskich czołgów marki Renault, które transport za transportem szły do Kijowa na otwartych platformach długich pociągów wojskowych. Po kampanii kaukaskiej uznał, że dość się już nawojował i z pomocą wpływowego stryja w randze generała broni przeniósł się do rezerwy. Planował zająć się swoimi pasjami, to jest polowaniami i tenisem. Kaczki i korty znudziły mu się jednak szybciej niż wojna, na życie nie musiał zarabiać jako rentier i właściciel pokaźnej fortuny, którą brawurowo zdefraudował, zajmując się dystrybucją pomocy wojskowej na Ukrainie. Chętnie przechwalał się, że do jego kieszeni trafiło co najmniej pięć z każdych stu dolarów wydanych na czołgi, karabiny i działa przeciwpancerne, z których wolni Ukraińcy strzelali do bolszewików. Zaznaczał jednak, że z tego piątaka musiał pokryć koszty łapówek i reprezentacyjne, więc ostatecznie trochę mniej. Teraz, nudząc się w rezerwie, siadywał z dziewczętami lub chłopcami w rialto, w studio, w kulturalnej. Albo w Adrii. Ruchał na potęgę, czasem organizował orgie sławne na całe miasto, zażywał narkotyki, pił wódkę i czekał, co się wydarzy. Wydarzyliśmy się zaś lewe i ja. Potrzebowaliśmy kogoś takiego jak on, a on potrzebował zajęcia. Potrzebuję zajęcia, mówił, takiego jednak, przy którym nie będę musiał rozpinać rozporka. Jasne? W wigilię pogrzebu mojej dziewczyny świętowaliśmy umiarkowanie, chociaż z płatnymi paniami. Krupiński opuścił nas dość szybko, po realizacji był zmęczony i nie miał ochoty na dziewczęta, po realizacji zwykle wolał chłopców. Zostaliśmy sami z lewem i kurwami w siedmioro. Bawiliśmy się wesoło, chociaż niezbyt hucznie. Lewe chciał posiąść wszystkie, sił witalnych wystarczyło mu jednak. Na trzy. Ja nie zamierzałem bić rekordów jurności. Zadowoliłem się pozostałymi dwoma, za to jednocześnie. Nad ranem Lewe zapowiedział, że nie idzie na pogrzeb. Nie miałem mu tego za złe. Sam postanowiłem nie kłaść się wcale. Bawiliśmy w największym apartamencie hotelu Metropol. Zamówiłem śniadanie do pokoju. Zjadłem cztery jajka Benedikt, popiłem kawą i małą butelką mema. Dziewczęta miały kokainę, z której skorzystałem i już byłem gotów na pogrzeb mojej dziewczyny. Powinienem się był oczywiście przebrać, ale kiedy o tym pomyślałem, zrobiło się już zbyt późno. Z jednej strony nie miałem tego we krwi. Chłopiec wychowany w nędzy patronackiego osiedla przy kopalni, z drugiej zaś podejrzewam, że podświadoma część mnie chciała, naprawdę chciała tej gafy, jaką jest przyjść na pogrzeb w smokingu. W nieświeżej koszuli, z plamami po przygodach dnia poprzedniego na marszczonym gorsie. Spóźniłem się. Było już po mszy. Żałobnicy wylegli z kościoła, skąd poważni panowie w czarnych surdutach, wynosili na ramionach białą trumnę, na schodkach podtrzymując ją delikatnie, aby się im z ramion nie zsunęła. Wysiadałem właśnie z taksówki i płacąc za kurs, wyobraziłem sobie, jak biała trumna wymyka się z rąk grabarzy, spada na bruk, roztrzaskuje się i pośród desek leży liliowe ciało w białej dziewiczej sukience, bezwładne, martwe. Roześmiałem się do tej myśli, nic takiego się jednak nie stało. Trumna trafiła prosto do przeszklonego karawanu, do mnie zaś dotarły teatralne szepty żałobników. Patrzcie w jakim stanie przychodzi, patrzcie pijany, prosto z biesiady jakiejś, nawet się nie przebrał, narzeczony. Dobre sobie, śmieje się jeszcze, szemrali, bezradni, ale niosło się to ich szemranie i dotarło nawet do mojego o mało co teścia. O mało co przynajmniej w jego mniemaniu. Patrzył na mnie z niechęcią, nie było go nawet stać na nienawiść. Uśmiechnąłem się doń, za nic miałem jego niechęć, o której wiedziałem od samego początku, od kiedy tylko powiedziała: Papo, to mój narzeczony, chciał cię prosić o moją rękę, ja jednak nie uważam, byś rozporządzał moim życiem, więc ci po prostu fakt mojego narzeczeństwa podaję do wiadomości. Przyjął to ze wstrętem i ze złością, ale bez protestu, bo wiedział dobrze, że jest od niego silniejsza. Bał się jej. Ode mnie też była silniejsza może nawet fizycznie bo zawsze byłem raczej wątły, ale przede wszystkim miała charakter konkwistadora normańskiego jarla płynącego przez Atlantyk ku zielonym brzegom Winlandu. Była wolą i siłą. Odważna, zaciekła, zdeterminowana. Dorównywała mi wzrostem i chociaż od ćwiczeń fizycznych poza jazdą konną stroniła, to nie brakowało jej zręczności i siły. Tak. Byliśmy siebie warci. Ja i ona. Ona silna, ja wątły i delikatnego zdrowia, chociaż przystojny, oboje przeczący płciowym stereotypom. Swoją drogą. To fizyczna wątłość, jak sądzę, sprawiła, że tak niezwykle rozwinęła się macyniczna i perwersyjna inteligencja, raczej rzadko spotykana na patronackich osiedlach z czerwonej cegły. Ojciec z prawnością mego umysłu przerażony był od kiedy tylko ją dostrzegł. Dostrzegł ją zaś dość późno, dopiero gdy miałem sześć lat, i nagle okazało się, że przez nikogo nie nauczany biegle czytam psalmy i modlitwy z jedynej książki, jaką kiedykolwiek czytywała moja matka, i to czytam je po polsku, po niemiecku i po łacinie. Tej ostatniej jeszcze wtedy nie rozumiałem, nauczyłem się jej dopiero później w klasycznym gimnazjum. Niemieckim i polskim posługiwałem się od dziecka, chociaż w domu naszym mówiło się wyłącznie wspomnianym już słowiańskim narzeczem, którego się brzydzę i w którym słowa nie wypowiedziałem od ucieczki z domu i już nie wypowiem. Moja nieżyjąca już narzeczona, o której nigdy nie myślałem jako o narzeczonej, od razu zauważyła mój niezwykły potencjał. Sama bowiem dysponowała niemałym, nie mieszcząc się w ramach mieszczańskiego stylu życia, tak samo jak ja nie mieściłem się w ciasnych ramach kopalni, wielorodzinnych domków i kościoła, wyznaczających horyzont miejsca, z którego pochodzę. Tymczasem kondukt ruszył za człapiącymi dostojnego stępa końmi ciągnącymi karawan z ciałem mojej narzeczonej. Nie poszedłem zaraz za trumną, umieściłem się w połowie licznej kolumny żałobników i szliśmy noga za nogą, rozkołysanym jak u pingwinów powolnym krokiem. Przez chwilę pomyślałem, że gdyby to zaczęło się jakoś inaczej, to może mógłbym ją pokochać. Skończyłoby się i tak bez wątpienia tak samo, ale może początek mielibyśmy inny. Świętowaliśmy wtedy nasze pierwsze zlecenie. Siedzieliśmy u lewego, miał piękne mieszkanie na saskiej kępie. Krupiński, podniecony sukcesem, czyścił pistolety, które zawsze zabierał na realizację: dużego płaskiego kolta w kaburze pod pachą, małego Waltera w kieszeni spodni. Nas też próbował przekonać do noszenia broni, ale się obaj z lewem zbranialiśmy, póki nas brutalnie nie pobito. Panowie, weszliśmy w interes wysokiego ryzyka osobistego, rzekł wtedy Krupiński, odbierając nas ze szpitala i sprezentował nam później po małym browningu, nauczywszy nas uprzednio podstaw strzeleckiego rzemiosła na polance w lesie kabackim. Strzelaliśmy do wielkich fotosów z najprzystojniejszymi aktorami i piosenkarkami. Pif-paf, dwa strzały w piersi garbo. Pif-paf, Gable ma dziurę w czole. Pif-paf, półnaga Hayward nie żyje zastrzelona w brzuch. Pobito nas po trzecim zleceniu. Zaszliśmy za skórę po ciotkowi pewnego ministra, potężnie umocowanemu w neosanacyjnych kręgach. Podobno miał znajomości na samej górze obozu Zjednoczenia Narodowego. Facet nie był głupcem, nie marnował czasu na sądy ani nie załatwiał spraw własnymi rękami, uruchomił znajomości w policji politycznej, jakiś inspektor pogadał z jakimś stójkowym, stójkowi komuś obiecał, że na coś przymknie oko, i pięciu bandytów dopadło lewego i mnie, kiedy wychodziliśmy z paniami z kulturalnej, zupełnie zalani. Żaden z nas nie umie się bić, więc konfrontacja była zwięzła. Złamali mi nos i dwa żebra. Lewe kopnięty w twarz postradał dwa zęby. Znaleźliśmy ich potem. Bandytów, to znaczy Krupiński znalazł przy użyciu jednego ze swoich kochanków, nieletniego gawrosza, świetnie znającego półświatek starego miasta. Dał nam adres, poszliśmy tam we trójkę, pistolety w garści, nasze jednak nienaładowane, Krupiński odebrał nam przed akcją magazynki, obawiając się, byśmy w ferworze nie postrzelili jego, samych siebie albo kogoś przypadkowego. Jego kolt pozostawał oczywiście nabity tłustymi amerykańskimi nabojami, nie musiał jednak wystrzelić. Z satysfakcją patrzyłem, jak Krupiński łamie naszym oprawcom golenie i obojczyki. Lewe wrażliwiec odwracał wzrok. Dalej zemstą nie próbowaliśmy sięgać, żaden z nas nie był głupcem. Od tego czasu odrzucaliśmy też niektóre zlecenia, jeśli miały dotyczyć kogoś o zbyt mocnych koneksjach. To działo się po zleceniu trzecim, moją narzeczoną poznałem zaś po pierwszym, u lewego w mieszkaniu. Znała się z Krupińskim, to on ją przyprowadził. Zawsze twierdziła, że nic między nimi nie było. Że nawet nie spali ze sobą, chociaż moim zdaniem wszyscy w końcu prześpią się ze wszystkimi. Na tym polega życie towarzyskie. Nie wierzyłem więc w jej zapewnienia, znając ich oboje i w zasadzie prawda niewiele mnie obchodziła. Krupińskiego jednak nigdy o to nie zapytałem, zdając sobie sprawę, że powiedziałby mi prawdę, a tej wcale nie chciałem znać. Prawda jest zdecydowanie przeceniana. Od razu wiedziałem, że coś z tego będzie. Od razu, kiedy tylko weszła do mieszkania. Widać było, że Krupiński jej nie interesował. Już, albo może nawet nigdy, co samo z siebie czyniło ją samą niezwykle interesującą, bo Krupiński zasadniczo interesował wszystkie ciekawskie stołeczne panny i wielu ciekawskich stołecznych chłopców. Pozwólcie, że przedstawię wam pewną panienkę. Idiotycznie zaczął Krupiński, po czym istotnie nam ją przedstawił. Przyglądała się nam bezczelnie i wiadomo było od razu, że Lewe nie ma tu żadnych szans. Nie była to dla niego nowość, zwykle zadowalał się płatnymi afektami, był wtedy otyły tusza wylewała mu się z pomiędzy guzików zbyt ciasnej koszuli, pocił się okrutnie i rzadko korzystał z łaźni. Dużo później mocno zeszczuplał, przeszedłszy na dietę pewnego szarlatana, zalecającego jedzenie wyłącznie szpinaku z chudą wołowiną oraz popijanie tychże kawą i odrobiną czerwonego wina. Potem znów utył, atrakcyjny fizycznie nie był nigdy, ale kiedy poznałem moją późniejszą narzeczoną, brzydził nawet mnie. Nie brzydził tylko Krupińskiego, ale Krupiński nie brzydził się niczego. Skoro więc Krupiński mojej późniejszej narzeczonej nie interesował i lewe oczywiście też nie, pozostałem ja. Kocham konie, powiedziała. Krupiński zaśmiał się nerwowo, zignorowała go, może nie znała go jeszcze na tyle dobrze, by wiedzieć, jaki ciąg myśli wywołał ten śmiech. W życiu nie siedziałem w siodle, odparłem. – A co mnie obchodzić, czyś pan w siodle siedział? – prychnęła. Skinałem głową, że istotnie zapewne nic jej nie obchodzi, a potem poszliśmy do łóżka, zajmując w tym celu plugawą sypialnię lewego. Był to pokój piękny, jednak niemożliwie zapuszczony. Na łóżku piętrzyły się sterty ubrań, brudna bielizna i stare gazety. Kto nie znał lewego dobrze, a znał go z widzenia albo osądzał na podstawie tego, jak wygląda jego mieszkanie, nigdy by nie uwierzył, że ten otyły bruda w poplamionej kamizelce może być naszym reprezentantem, że z łatwością zaskarbił sobie względy możnych tego świata, a już na pewno Warszawy. Jak to robił, nie wiedział nikt. Był oczywiście przenikliwie inteligentny, być może nawet inteligentniejszy ode mnie, a już na pewno, jeśli chodzi o zdolności kombinatoryjne, ale z drugiej strony w jego intelekcie było coś odstręczającego. Jego sarkazm był tyleż celny, co zwykle prostacki i plugawy. Plugawy to przymiotnik w związku z lewem, przychodzący mi do głowy najczęściej. A jednak to on ich jakoś uwodził i przyciągał do nas, przesiadując z nimi w drogich restauracjach nad przedłużającymi się do rana kolacjami, za które lewe nigdy nie płacił, chociaż mieliśmy na ten cel fundusz reprezentacyjny. Ale to oni zawsze prosili, by pozwolił im uregulować rachunek, a on zawsze w końcu się na to wspaniało myślnie zgadzał. Po kolacjach z lewem nasi przyszli klienci nawet napiwki kelnerom i szatniarzom dawali jak najwyższe, żeby mu zaimponować. I potem przychodzili do naszej skromnej kancelarii w oficynie kamienicy przy ulicy Rozbrat. Na początku nawet najwięksi bonzowie, trochę niepewni siebie, rozpoczynali konwersacje od omówienia pogody, sytuacji na froncie, wczorajszego programu telewizyjnego albo strajku taksówkarzy. Wszystko to, zanim przeszli do rzeczy, zanim poczuli pierwszy dreszcz ekscytacji na widok tego, jak krupiński rwie się do roboty, jak mu się do niej oczy zapalają, niczym dziecku w cukierni. Mówił czasem, że to nawet lepsze niż wojna. W sypialni lewego miałem ją po raz pierwszy, i nie działo się tam nic, czego byśmy i ja, i ona już wcześniej kiedyś w łóżku nie robili. Dlaczegoś ze mną poszła? Zapytałem po wszystkim. Boś był pod ręką, odparła, zapalając mocnego francuskiego papierosa. A ja wiedziałem, że kłamie, ale niczego więcej nie dowiedziałem się już nigdy. Pytałem wiele razy, odpowiadała zawsze bez wahania i za każdym razem zupełnie inaczej. Miałeś ładny krawat. Albo wydawało mi się, że musisz być bardzo duży, skoro tak duże masz stopy i dłonie. Kiedy indziej znowu, bom słyszała o tobie dużo dobrego i mówiła mi te wszystkie kłamstwa z szerokim uśmiechem, świadoma, że wiem, że kłamie. Bo kiedy się poznaliśmy, nie miałem krawata, lecz muszkę, bo pamiętałem, iż innym razem powiedziała mi, że wyglądałem jej na kogoś skromnie obdarzonego i że przyjemnie była zaskoczona, kiedy w końcu zdjąłem spodnie, bo jeszcze innym razem mówiła, że przed naszym spotkaniem Krupiński ani słowem się o mnie nie zająknął i byłem dla niej zupełnie anonimowy. A potem znowu, że słyszała o mnie tak wiele złego, że miała mnie za potwora, i to ją właśnie we mnie jakoś pociągało. Pierwsze zlecenie dla naszej kancelarii i ona zbiegły się w czasie, i wydaje mi się dziś, kiedy przyszedłem na jej pogrzeb, że również ja sam wtedy dopiero zacząłem się naprawdę. Byłem już wcześniej, owszem, byłem nawet jakiś. Ale równocześnie pewien, że jeszcze nie taki, jaki być chciałbym i jaki być powinienem, pewien, że jeszcze nie jestem właściwy. Wiedziałem, że jestem nie taki, jaki być mogę i chcę. A kiedy pojawiła się ona i pierwsze wielkie pieniądze, i wynikająca z nich ekscytacja tym, jak bardzo się nam udało, jak bardzo mi się udało, wtedy dopiero poczułem się sobą prawdziwie. Nie była piękna, chociaż oglądali się za nią na ulicy zarówno mężczyźni, jak i kobiety te zwykle, chociaż nie zawsze, z zazdrością. Miała oczy rozstawione zbyt szeroko i bardzo duże usta, wydatne i ruchliwe i nos, którego nikt nie nazwałby noskiem. Wszystko na jej twarzy było duże, a jednocześnie nie były to rysy grube. Określiłbym je raczej jako rasowe, gdybym miał skłonność do tak głupich określeń, albo jako szlachetne, gdybym pojęcie szlachetności miał za odpowiadające jakiemukolwiek desygnatowi. Dlaczego więc oglądali się za nią na ulicy? Bo była od nich lepsza, od wszystkich, których mijała, i ode mnie też. Była ode mnie mądrzejsza, oczytana bardziej, bo szybko porzuciłem zgubny nauk czytania. Na okrutnej giełdzie erotycznej jej wartość wyceniana była bez wątpienia o wiele wyżej niż moja. A jednak to ona leży teraz w białej trumnie, a ja za trumną idę. Gorszy, ale żywy. Czy to oznacza, że zwyciężyłem? Od początku wiedziałem, że to, co jest między nami, to przede wszystkim walka. Była i pozostanie już dla mnie kimś wyjątkowym, chociażby dlatego, że ucieszyła mnie wiadomość o jej śmierci. Kondukt skręcił w stronę cmentarza. Karawan podskakiwał na bazaltowej kostce, w białej trumnie jej liliowe ciało, które zjedzą niedługo robaki. Samego siebie wzruszyłem tymi wanitatywnymi myślami o liliowo-białych udach, piersiach i twarzy, które niedługo utracą swój kolor i zamienią się w to, co się wszyscy w końcu zamienimy. W gówno. Jakby na zawołanie, jakbym go myślami o jej ciele wywołał, na cmentarzu razem z konduktem pojawił się Krupiński, najbardziej cielesny człowiek, jakiego w życiu poznałem. Ujrzał mnie, podszedł, stanął obok. Szkoda takiej dupy jednak! Szkoda takiej rozwiązłej dupy! Rzekł po chwili zadumy, nie przywitawszy się nawet. Spojrzałem nań ze złością i zaraz zaczął się zarzekać jak zawsze, że nic z nią nigdy, a ja jak zawsze za grosz mu nie wierzyłem. Czy byłem o nią zazdrosny? Tak ale inaczej niż jest się zazdrosnym o kochaną osobę. Raczej tak jak zazdrościć można komuś łask kapryśnego władcy, nawet kiedy tego władcy jest się niekwestionowanym faworytem. Mnie zaś zazdrościła cała Warszawa. A przynajmniej cały nasz światek, bo też czegóż mógłby mi zazdrościć żydowski aparz z nalewek, poza tym, że całego mojego życia, życia własnoręcznie stworzonego, odszytego jak garnitur obstalowany u najlepszego krawca. A czego mogło mi zazdrościć dziecię? A czego trup? A przecież i dziadki, i trupy, i apasze, tak samo jak my, żałobnicy na pogrzebie mojej narzeczonej, składają się na to przeklęte, prowincjonalne, mimo swej stołeczności miasto. Wyrosły bezsensownie na piaskach tej melancholijnej, nędznej równiny. Widziałeś? Zapytał Krupiński, podnosząc z ziemi wczorajszą gazetę. Nie spojrzałem w kuriera od paru dni, radia też nie załączyłem. Na pierwszej stronie donoszą z frontu wschodniego o morskiej ewakuacji naszego korpusu na Krymie, który bolszewicy odcięli od głównych sił aliantów na Kaukazie. Ciężkie walki odwrotowe na Perekopie wzruszyłem ramionami. Nie byłem obywatelem polskim, pobór mnie nie dotyczył, miałem to więc zwyczajnie w dupie, jak i całą ich pańską wojnę. Tyle możliwości tam się teraz otwiera, westchnął tęsknie Krupiński. Takie to były czasy. Na wschodzie zawsze była jakaś wojna, a piękna młodzież w stołecznych kawiarniach ekscytowała się nowym modelem Chevroleta. Bezrobotni szli spać głodni i spali w chłodzie, a my rozbijaliśmy się automobilami od Metropolu po Rialto, od Europejskiego po Centralny, pijąc wódkę, szampana i zagryzając blinami z kawiorem. Na froncie padali szeregowcy z rodzin robociarskich i chłopskich, i oficerowie z rodzin zamożnych, ziemiańskich i inteligenckich, z tym, że oficerowie dużo rzadziej niż szeregowi i jakby ładniej. Nawet kiedy umierali, patrząc na własne poszarpane granatem flaki, to i tak ładniej, bo ładniejsze ich potem opłakiwały dziewczęta. Dziewczęta ładne cieszyły się, że są ładne, trworząc się jednocześnie tym, że uroda w końcu przeminie. Dziewczęta brzydkie rozpaczały nad swą brzydotą. Kulawi utykali, ślepi błądzili, głusi nie słyszeli, jak z nich szydzono. Głupcy brali szyderstwa za dobrą monetę, ja zaś kupowałem pierścionek, uległszy uprzednio nieodpartej argumentacji mej kochanki, kup! To z ojcem nie będzie kłopotów. Kup! Kupiłem. Kłopotów rzeczywiście nie było. Chodziliśmy do łóżka codziennie, czasem po kilka razy. Kiedy nie byliśmy w łóżku, pracowałem. Kiedy nie byliśmy w łóżku i nie pracowałem, wydawałem zarobione miliony lekką ręką. Albo spałem. Czasem chodziliśmy na demonstracje robotnicze albo nawet komunistyczne. Nigdy więcej wojny żądały transparenty z prześcieradeł i czarnej farby, kiedy premier Miedziński podpisał upokarzający rzeczpospolitą pokój w Mińsku, oddając Wilno Litwinom. Wojna, której nigdy więcej, wróciła po roku. Coś musiały ze sobą począć pułki motorowe i ułanów, gdzieś musiały się podziać bataliony cyklistów i saperów, brygady pancerne, strzelcy konni, szwoleżerowie i podhaleńczycy. Dnia wczorajszego siły zbrojne Rzeczpospolitej wkroczyły do Homla. Podawały gazety jednego dnia, by drugiego donieść, że te same siły w sposób zorganizowany wycofują się w kierunku Pińska, gdzie wsparcia mają im udzielić kanonierki i monitory rzecznej flotylli. Wiadomości te zwykle nie korespondowały przesadnie z faktami. Precz z faszystowskim imperializmem! głosiły transparenty komunistów, wymalowane pięknie za moskiewskie pieniądze. A ona na cały głos śpiewała międzynarodówkę, bo miała do tej podniosłej pieśni wielką słabość. Na manifestacjach ONR-u chętnie śpiewała „Jovinette” którą na polski nieudolnie przełożył Mosdorf. Eja, eja, a la, la wrzeszczała tak samo chętnie jak słowa o wyklętym ludzie Ziemi. Sprawiedliwie lubiła każdy radykalizm, bolszewicki czy faszystowski, tak samo. Ja na ONR-owskie nie chodziłem. Komunistycznych też unikałem, chociaż czasem pozwalałem się jej zaciągnąć na jedne albo drugie. Lubiłem tylko te autentycznie robotnicze, organizowane przez związki zawodowe i socjalistów. Przyglądałem się na nich ludziom tak podobnym do moich braci i ojca, a jednak innym. Innym, bo uboższym. Ale innym też dlatego, że ani ojciec, ani bracia nigdy nie poszliby na żadną manifestację, na czele której nie byłoby księdza. Cieszyłem się więc, że nie przypominam ich już w niczym, ani moich braci i ojca, ani warszawskich robotników. To dla tej radości dołączyłem do tych manifestacji i szedłem z rękami w kieszeniach, czasem brany za policyjnego szpicla albo prowokatora. Szedłem mimo ryzyka. Aby cieszyć się, że nie należy już do tego świata. Czy byłem złym człowiekiem? Naturalnie. Wiedząc o tym, znając siebie samego aż za dobrze, z wady tej, postanowiłem uczynić atut i drogo ten atut światu sprzedawać. Tak też się stało. Tak powstała nasza kancelaria Nocoń Lewe und Krupiński GmbH. GmbH, bo zarejestrowaliśmy naszą spółkę w Katowicach. Lewe wyliczył, że tak się będzie bardziej opłacać, jeśli chodzi o podatki. Poza tym, niemiecki skrót dodawał nam splendoru i powagi. Lewe chciał, żebym z nim do Katowic pojechał spółkę zarejestrować w sądzie, ale odmówiłem. Przyrzekłem sobie przecież, że nie wrócę tam nigdy. Czym się w zasadzie ta wasza kancelaria zajmuje? Zapytała, kiedy po raz pierwszy leżeliśmy obok siebie, nadzy, w plugawej pościeli lewego. Wrogom naszych klientów życie zamieniamy w piekło, odparłem zgodnie z prawdą. Za opłatą ma się rozumieć, uśmiechnęła się. Potwierdziłem. A ja głupia od tylu lat robię to za darmo, śmiała się dalej. Dlatego możesz nazywać się damą, odparłem inteligentnie. Pomysł na naszą działalność był mój, ale ostateczną w swej prostocie formę rzecz przybrała dopiero, gdy opowiedziałem o niej lewemu, nad wódką w Kulturalnej, gdzie schroniliśmy się przed zamieszkami, bo akurat bundowcy tłuchli się z ONR-owcami z Uniwerku, obserwowani czujnie przez bojówkarzy z Poalej Syjon i PPS-u, którzy nie zdecydowali jeszcze, jakie je zająć stanowisko». Tłumaczyłem więc lewemu, że tak wiele interesów prowadzi się, aby ludziom uprzyjemniać życie. Na przykład kwiaciarnie, po to się prowadzi, albo zakład jubilerski, albo kino. Do fryzjera kobieta idzie po to, aby pięknym wyglądem zrobić przyjemność swojemu mężczyźnie, albo sobie samej, albo cieszyć się zazdrością przyjaciółek. Do burdelu idzie mężczyzna, żeby zrobiła mu przyjemność tegoż przybytku pracownica. A gdzie miejsce, w którym można by zapłacić? Za to, by komuś stała się krzywda, przykrość, albo przynajmniej zwykła codzienna nieprzyjemność. Wszystko w miarę możliwości i w zależności od zasobów w portfelu. Lewe słuchał, a potrafił słuchać jak mało kto, więc słuchał, popijał wódkę, zagryzał słoniną i chlebem. Wiedziałem, że jego cyniczny umysł łatwo przyjmie mój tog rozumowania i argumenty. Znaliśmy się już dobrze, wiedziałem również, że szczególnie przy posiłku lewe będzie moim słowom bardziej przychylny. Zawsze wyczuwałem takie niuanse. Ze swobodą poruszałem się po zawiłych jak ustawa o podatku dochodowym meandrach ludzkiej duszy, ludzkiego umysłu i serca, cokolwiek przez nie rozumieć. Ta antropologiczna biegłość stanowiła pierwszą i najważniejszą z moich licznych zalet. Tak, zalet posiadałem wiele, ale to wady, bo nie słabości, słabości, jak mi się wydawało, nie miałem żadnych, więc to wady uczyniły mnie tym, kim byłem. Potrafiłem zatem rozmawiać z lewem tak, by przekonać go do moich racji, a on, przekonany już od samego początku, dobrze wiedział, że ze mną akurat ów pomysł na interes życia ma szansę powodzenia. Wszystko jednak w granicach prawa, zastrzegłem wtedy w kulturalnej. Mój drogi, odrzekł lewe, wycierając serwetką wargi tłuste od słoniny. Nie ma potrzeby wykraczać poza te granice. Pojemne tak, że zachowując literę prawa, zrobić można nieskończoną liczbę świństw. Zgodziłem się z nim. Potem powtórzyłem to zastrzeżenie jej, kiedy leżeliśmy w lewego pościeli po raz pierwszy. Wzruszyła na to ramionami. Oboje, i ona, i lewe, gardzili prawem. Lewe, syn i wnuk wybitnych, stołecznych prawników, prawem gardził z pochodzenia i wychowania. Ona odwrotnie, gardziła prawem, bo najwyższy szacunek okazywał mu jej ojciec. Nie miała dlań szacunku. Nie okazywała mu jednak wzgardy otwarcie, nie wydawał jej się nawet tego godzien. Ja jednak słowa o niewykraczaniu poza granicę prawa traktowałem bardzo poważnie. Przyzwyczailiśmy się w końcu, że granica jest rzeczą płynną, jak chociażby nasza granica na wschodzie. Nie posiadając obywatelstwa, i tak miałem ją za swoją, od kiedy zamieszkałem w Warszawie. Taka więc była. Płynna, tocząca się pancernymi walcami i zagonami kawaleryjskimi od Brześcia po Witebsk i Smoleńsk, od Kijowa po Kowno, wciąż tak samo, dekada za dekadą, bitwy, kampanie, ofensywy i odwroty. Stałość w płynności. Z płynnej granicy na wschodzie żyli wszyscy ci, którym wojna okazuje swoją łaskawość. Agenci, handlarze, obrotowi wataszkowie i ludowi trybuni do wynajęcia, płatni oficerowie i różne lokalne białoruskie czy ukraińskie matychari, albo chociażby sam Krupiński w jego wojennych latach. Nasza kancelaria analogicznie miała żyć z tego, co urodzi ziemia niczyja między kodeksami, ustawami i przepisami wykonawczymi. Tak to sobie wymarzyłem i tak się właśnie stało. Pierwszym klientem był pan dezydery Cisowski, właściciel dwóch kamienic na Polnej, kilkudziesięciu podwarszawskich placów i majątku pod Opocznem. Wszystko odziedziczone po przedsiębiorczym ojcu, self-made manie, który nawet nazwisko z eleganckim podwójnym s sobie sam zrobił, pozbywając się plebejsko brzmiącego czecha. Lewe uwiódł długo przemową o Żydocie ludzkiej, bo posiadacz ziemski Cisowski brzydki był nieprzeciętnie. Niski, tłusty, o ziemistej cerze, całkiem łysy. Jeśli nie liczyć uszu z wielkich, mięsistych małżowin sterczały długie, czarne kłaki. Nic gorszego niż Brzydota nie może przydarzyć się człowiekowi, mówił Lewe. Ani bieda, ani choroby, ani obłęd, ani śmierć, nawet nic od brzydoty nie jest gorsze. Mógł tak mówić, bo sam był przecież brzydki, jak cesarz wszelkiego plugastwa. Dlatego mu to uchodziło, i dlatego właśnie przemową taką dodawał sobie szyku. Na jakimś poziomie własną szpetotę znosił, unieważniał, pokazując aktualnym współbiesiadnikom: Patrzcie, nie wstydzę się taką siłę wewnętrzną posiadam, że mi nie wstyd, nie ukrywam szpetoty własnej, szczycę się nią nawet. Patrz pan! Perorował dalej, budząc rosnącą aprobatę Cisowskiego. Za kobietami wstawiają się sufrażystki, za robotnikami socjaliści, za nędzarzami komuniści, za artystami liberałowie, za Ukraińcami ukraińscy nacjonaliści, za Żydami bundowcy syjoniści i kto tam jeszcze. A kto, drogi panie, wystąpi w obronie szpetnych? Jaka bojówka pięknym spuści Manto? Gdzie ten marsz dziesięciotysięczny w obronie praw szpetnych płci obojga? Jaki związek zawodowy chrześcijański, żydowski czy ateistyczny? Jaki bundy za nami się wstawi? W jakiej kasie zapomogowej wypłacą nam dodatek, dzięki któremu moglibyśmy brzęczącą monetą część naszej brzydoty unieważnić, panie Cisowski. Zawiesił głos na chwilę, aby retoryczne pytanie wybrzmiało jak potrzeba. Nie będąc jednak pewnym inteligencji swego interlokutora, postanowił sam na nie odpowiedzieć. Nigdzie takiej kasy nikt się za nami nie wstawi, sami sobie jesteśmy pozostawieni ze swoją szpetotą. Ze spojrzeniami pełnymi odrazy, lub gorzej jeszcze, litości, o miłości jako o czymś, co mogłoby nas dotyczyć mówić nam nie przystoi, jak starcom albo pensjonarkom pod najgroźniejszą z gruźb, pod groźbą śmieszności, jakby w lędźwiach naszych płonął gorszy ogień niż w lędźwiach kawalerów przystojnych i smukłych. Cisowski słuchał, nie wszystko rozumiał, bo, będąc może szpetnym, był za to zupełnie tępy. Wahał się jeszcze, bardziej już tylko dla fasonu. Niech ona też cierpi, kochany panie Cisowski! Pięknie i brawurowo finiszował lewe. Słyszałem już skrzypnięcie stalówki na podpisywanym kontrakcie. Niech też cierpi. Nie musiała Pana pokochać, Panie Cisowski, to jasne, ale czy musiała Pana upokorzyć? Czy musiała pański szlachetny przecież afekt ująć w ramy kuriozalne? Coś jakbyś pan ze swoją tuszą życzył sobie zostać baletnicą albo carem bułgarskim. Jakby myśl o pańskim sercu czystym i kochającym była jej nawet nie tyle wstrętna, co śmieszna właśnie. Jakby miłość i nadzieję na orzenek okazywał jej nie mężczyzna, a jak Jakiś pocieszny buldorzek. A jest pan przecież godnym mężczyzną, wspaniałym mężczyzną, o licznych zaletach. Jednego tylko panu brakuje tego akurat, na co nie masz pan żadnego wpływu urody. Dobra, masz mnie pan. Ponuro dobił targu nasz pierwszy klient mało było w tej lewego przemowie sensu, bo akurat Cisowskiego zalety trudno byłoby wymienić, jeśli nie liczyć odziedziczonego majątku, a za swoją szpetotę w znacznej mierze odpowiadał sam. Kiedy następnego dnia podpisaliśmy z Cisowskim umowę, Lewe przyznał, że z wielkim trudem powstrzymywał się od pociągnięcia swojej tyrady w obronie szpetnych dalej do miejsca, które naszemu klientowi bez wątpienia nie mogłoby się spodobać. Już mnie język świeżbiał, żeby durniowi powiedzieć jeszcze, że krzywda dziejąca się nam, szpetnym mężczyznom, to jeszcze nic. Możemy stać się bogaci i miłość, podziw i szacunek sobie po prostu kupić. Nie mam tu na myśli nie rządu, drogi kolego, kupić za pieniądze możemy sobie miłość. Prawdziwą, prawdziwe oddanie, jakie nawet najgorszemu Brzydalowi wiele dziewcząt gotowych jest szczerze okazać, jeśli ten otoczy je finansową opieką, jeśli będzie się o nie troszczył. I znowu, żebyś nie miał mnie za kogo bardziej cynicznego niż jestem, nie idzie mi o kolie i brylanty. Ale o bezpieczeństwo, którego taka dama pożąda, jak każdy, dla siebie i swego potomstwa więc mężczyzna brzydki, jak ja na przykład, nie doświadcza ani setnej części tych niewypowiedzianych upokorzeń, które spotykają brzydkie dziewczęta. Nie powetują ich żadne pieniądze, żadna fortuna. Kiwałem głową, chociaż nie miałem pojęcia, co miałbym z tymi banalnymi mądrościami lewego zrobić. Nic mnie cudza krzywda nie obchodziła. Zbyt byłem zajęty tym, by światu nie pozwolić skrzywdzić mnie samego. A świat czyhał na mnie, na moje szczęście i dobro od momentu moich narodzin. Ja jednak światu skrzywdzić się nie dam. Postanowiłem już jako pachole grające na placu w klipę. Kiedy pierwszy raz dostałem w nos od starszych chłopaków i kiedy po raz pierwszy czułem między zębami pył jaki uniósł przejeżdżający ulicą automobil za którego oknem widziałem chłopca takiego samego jak ja tylko niepokalanie czystego w drogim marynarskim ubranku i chłopiec ten patrzył na mnie jakbym wcale nie istniał Tymczasem mieliśmy pierwszą sprawę Zajęła nam siedem tygodni. Cisowski zapłacił prawie ćwierć miliona. Musiał chyba sprzedać na potrzeby naszego honorarium kilka placów podwarszawskich. Po odjęciu kosztów, których było jednak sporo, wyszło nam po sześćdziesiąt tysięcy na głowę. Fortuna. Rozważałem właśnie stan mojego konta, liczyłem oszczędności ulokowane w nieruchomościach, obligacjach skarbowych i złocie, kiedy Krupiński trącił mnie zamyślonego w ramię. Cała Warszawa ci jej zazdrościła, powiedział głową, wskazując białą trumnę. Kondukt rozwinął się w długie kolumny żałobników w ścieżkach między grobami i ciemny, gęsty krąg w koło otwartego grobu. Krupiński, odziany nienagannie w czarny żakiet, krawat, patentowe pantofle i sztuczkowe spodnie, drapał się po świeżo wygolonej twarzy, rozważał historię z przeszłości. Cała Warszawa ci jej zazdrościła, a ja nie, chociaż nigdy jej nie miałem, dodał. Po raz pierwszy mu uwierzyłem i rozumiałem, dlaczego mi jej nie zazdrościł. Znał ją zbyt dobrze, i być może dlatego nigdy jej nie miał. Pochodzili z różnych sfer, jednak znał się dobrze z jej ojcem, a ją samą poznał, kiedy była jeszcze dzieckiem. Byłem przy tym, jak z dziecięcia zmieniła się w kobietkę, i to był straszny widok. Nigdy nie zapomnę, jak pozbyła się swej dziecięcej słodyczy i została tym, kim została. Powiedział, jakby odgadując moje myśli. Wierzyłem mu nadal. Sam bardzo bałem się ludzkich zwierzątek w tym strasznym momencie życia, w którym na podbrzuszu zaczynają im rosnąć włosy. A w jej przypadku musiało to być jeszcze straszniejsze, bo ona w ogóle była człowiekiem bardziej niż ktokolwiek z nas. Jestem już zmęczony. Mówił dalej Krupiński: Bardzo, bardzo zmęczony. Ja również, wspólniku, zgodziłem się, zgodnie z prawdą, ale fałszywie to zabrzmiało. Nie będę więcej realizował odparł, patrząc przed siebie, przyglądając się, jak pracownicy domu pogrzebowego wyciągają białą trumnę z czarnego karawanu. Nic nie odpowiedziałem. Trumna spoczęła na ułożonych nad grobem belkach. Ksiądz mówił swoje zaklęcia i odprawiał swoje czary. Trumna biała, suknia biała, pierścionek brylantowy wszystko w ziemię razem z przyszłością naszej skromnej, a tak lukratywnej i dynamicznie rozwijającej się kancelarii. Bez Krupińskiego pozostawało nam wypowiedzieć lokal i zastanowić się z lewem nad tym, w co zainwestować zarobione miliony, jaki interes otworzyć, jako że usług, które świadczyli nocoń lewe und Krupińskiej GmbH, sami nocoń z lewem świadczyć nie będą mogli, bo nie byliby w stanie ich realizować. Nawet chyba nie chcielibyśmy próbować. To mogło działać tylko, kiedy było nas trzech. Krupiński miał do realizacji jakiś dziki, zwierzęcy talent, instynkt, może. Żeby to zrozumieć, trzeba było widzieć, jak rzucał się w wir sprawy, jak zaczynał od wywiadu na temat figuranta, jak otaczał go swoją niewidzialną dla figuranta uwagą, staranniejszą niż uwaga kochanka względem kochanki. Krupiński robił to nieomalże. Z czułością, z oddaniem, po kilku tygodniach praktycznie żył już życiem figuranta, znał jego upodobania, smutki i radości, nawyki nocne i dzienne, śmiesznostki i cnoty, wady i zalety, wiedział wszystko. Przychodzi taki moment, na chwilę przed wielkim finałem, moment, w którym robi mi się ich żal.